taki po pierwszej wizycie na gali boksu olimpijsko-zawodowego? Jak się czujesz, oglądając zmagania pięściarzy już bezpośrednio tak na żywo? Czuję się zaskakujące, bo to, że każda walka miała swoją dramaturgię. Jest to brutalny teatr, ale te aspekty teatralne na mnie robiły duże wrażenie. Ostatnia, zwłaszcza gdzie Rafałeckiewicz dawał szkołę takiej wytrzymałości psychologicznej Bartkowi Gołębiewskiemu, ale wytrzymał i to było niezwykłe, że sport jednak był silniejszy od teatru w tym wypadku. Zaskakujące dla mnie, naprawdę tak przyglądanie się temu to jest doświadczenie po tym, jak sam dotknąłem pięściarstwa i obserwowałem chłopaków, którzy są w mojej wadze, jaką siłę, jaką energię potrafią wykrzesać z tej samej masy, co moja, to jest niezwykłe. Ta siła wydarzenia, że to jest na żywo, że to jest to robi różnicę. Ale radość, to co widziałem rzeczywiście, że to jest sport. To było dla mnie takie poruszające. Miałem do czynienia z walką sportową i mogę obserwować chłopaków, którzy właśnie teraz idzie Mateusz. Szansa na to, dla mnie to jest szansa też na to, żeby być za kulisami i móc obserwować chłopaków, jak właśnie rozmawiają, jakim są ludźmi. To jest niezwykłe. To jest bardzo, bardzo ciekawe doświadczenie. Powiem tak, że ja bardzo, w sumie bardzo mi tęsknię do tego czasu, kiedy trenowałem, bo to jest taki, wiesz, trening pięściarski daje ci taki dynamit i w nogach, i w ciele, jesteś bardzo dynamiczny, ale w pracy muszę chronić tę część mojego narzędzia i to mnie oddala, ale każde takie spotkanie jak dzisiaj na przykład, to ono mnie przyciąga znowu do treningu, więc myślę, że w krótkim czasie pojawię się na jakimś treningu, chociażby żeby się poruszać z workiem, nie wystawiając się na pięści, bo to też jest niezłe, że można, rzeczywiście i spotykam coraz więcej osób, które zajmują się pięściarstwem z workiem, że nie wchodzą w sparring, nie wiem, koleżanki, które po prostu traktują, interesuje je ten rodzaj ruchu, ten rodzaj, wiesz, ekspresji. Niekoniecznie po to, żeby z drugim człowiekiem stawać i obijać, wiesz, wyryzykować. No nie, jest taka grupa. Tak, na żywo, wiesz. Rafał, już uzmokł się. Proszę bardzo, prezencik. Super.